witamy w programie Kulturalny Wrocław. Mówimy dzisiaj o improwizacji jazzowej, a także o książkach. Program będzie miał dwie części. Zaczynamy od książek. Nasz gość to pisarz pan Łukasz Śmigiel, a także pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Wydał pan 29 kwietnia swoją piątą już książkę pod tytułem Mordercy. Czwartą. Czwartą, przepraszam. Książkę pod tytułem Mordercy. Tak wygląda okładka. Czy tytuł sugeruje, że w jakiś sposób fascynuje się pan problematyką zbrodni? Fascynujące są wszystkie mroczne aspekty bycia człowiekiem. Literatura grozy, thriller, kryminał często odwołują się do tego, co mroczne, a i czytelnicy lubią tego rodzaju historie z dreszczykiem, dlatego że groza moim zdaniem spełnia taką rolę trochę terapeutyczną. Przypomina nam, że świat to nie jest tylko cukierkowe kolory, jakieś wesołe programy w telewizji, wyjazd na weekend, że rzeczywiście zawsze może nawet w najmniej oczekiwanej chwili wydarzyć się coś złego i trzeba się mieć na baczności. Czytając grozę, człowiek sobie przypomina, że może być nie tęgo i zaczyna na siebie bardziej uważać. Ja zawsze przytaczam przy tego rodzaju rozmowach przykład z powrotem do domu, dajmy na to po jakiejś bardzo sympatycznej zabawie w mieście. Ludzie czytający grozę, którzy potrafią sobie wyobrazić, co na nas czyha w ciemnej uliczce, jak wracamy do domu, pewnie tą ciemną uliczkę ominą i wrócą taksówką spokojnie. Kiedy pan zaczął pisać, a kiedy publikować? Zacząłem pisać tak naprawdę, zdając sobie z tego sprawę, co robię, w liceum. Tak się złożyło, że pierwsze opowiadanie, w którym debiutowałem jeszcze w świętej pamięci miesięczniku Magia i Miecz, bardzo sympatycznym zresztą, poświęconym grom roleplaying i fantastyce, to było opowiadanie, które napisałem mając lat 18. I ono opowiadało historię końca świata na przełomie roku 99-2000. Tym bardziej jest mi teraz przyjemnie wracać do tego opowiadania, dlatego że postanowiłem je mocno odrestaurować, bardziej uwspółcześnić, urealnić. I to opowiadanie także o zmienionym tytule trafiło do Morderców. Można je tam znaleźć. Gdyby miał pan sam siebie zdefiniować, jaki gatunek literatury pan uprawia? Zdecydowanie grozę, aczkolwiek lubię bawić się konwencją bardzo. Dlatego w tym zbiorze opowiadań znajdziemy opowiadania, które z powodzeniem można zakwalifikować do science fiction czy do kryminału, ale one też mają w sobie elementy grozy. Zdarzyło mi się napisać komedię obyczajową, czyli muzykologię, więc od czasu do czasu nie myślę o morderstwach, tylko o rzeczach absolutnie przyjemnych. I niewątpliwie do powieści obyczajowej jeszcze wrócę, ale najbardziej jestem związany z literaturą grozy. Zresztą opisywanie tych różnych mrocznych historii sprawia mi ogromną przyjemność. Na czym polega naukowe zajmowanie się promocją książek z tej dziedziny? Pisze pan doktorat nawet. Tak, rzeczywiście. Polega to na wyszukiwaniu sposobów dotarcia do dziennikarzy, między innymi. Przede wszystkim dotarcia do odbiorców. Do tego, żeby pokazać, że pisarz jest kimś więcej niż tylko osobą, która wieczorami klepie w klawisze swojego komputera, że to jest jakaś ciekawa osobowość, że taki pisarz potrafi dla czytelnika zrobić o wiele więcej niż tylko napisać dla niego książkę, czyli na przykład zaprosić czytelnika na spotkanie autorskie, na którym zrobi jakiś event, przygotuje na to spotkanie wykład, da z siebie coś ponad ten utarty schemat. Promocja książek bardzo skupia się obecnie także na multimediach, czyli produkujemy trailery, teasery do książek,
Oglądamy je właśnie, proszę Państwa, na naszych ekranach. Kto jest autorem tych małych dziełek dotyczących pańskich książek? To znaczy pomysłodawcą i elementem napędzającym tą całą aferę jestem ja, ale nie udałoby się stworzyć oczywiście tych wszystkich materiałów, czasami mniej lub bardziej zabawnych, gdyby nie duża grupa przesympatycznych ludzi, głównie moich studentów. Mógłbym tutaj długo wymieniać. Są wybitnie zdolni i tak sobie myślę, że za parę lat będę dzwonił do nich, do firmy, która się zajmuje produkcją tego rodzaju materiałów i płacił im grube pieniądze za to, żeby wspomogli swojego opiekuna. A jak wyglądają pańskie zajęcia ze studentami? Co im pan proponuje? Staram się stawiać na praktykę. Przede wszystkim chodzi o to, żeby zaciekawić studentów jakąś historią, żeby wzbudzić w nich ciekawość do zajmowania się daną dziedziną. To nie jest tak, żeby oni wychodzili po wykładzie czy ćwiczeniach albo warsztacie i zapominali absolutnie o tym, co się działo na przedmiocie. Więc oprócz tego, że na pewno robię dużo głupich min, macham rękoma i w ogóle raczej staram się być dynamicznym wykładowcą, to przynoszę im materiały, na których sam najczęściej pracuję. U siebie w studiu nagrań staram się ich wciągać w różnego rodzaju projekty, które sam realizuję, bo wtedy oni są w stanie na własnej skórze jak gdyby sprawdzić, jak to jest zajmować się pisaniem, zajmować się promocją książki, pracą z mikrofonem. I świetnie im to wychodzi. Ja naprawdę w ich wieku absolutnie nie byłem w stanie stworzyć tak przepięknych rzeczy, które oni produkują. A Państwu przypomnę, że czeka nas jeszcze jedna część programu poświęcona improwizacji jazzowej. Żegnamy się z książką i z autorem czterech pozycji, a zwłaszcza Morderców, panem Łukaszem Śmilnym. Dziękuję panu za Dziękuję wizytę. Bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. A teraz już obiecana improwizacja jazzowa, czyli impreza pod nazwą Art of Improvisation Meeting, która w Centrum Kultury Agora jest zaplanowana na 3 czerwca. Sprawcy zamieszania to nasi goście, pani Katarzyna Mrozek oraz pan Dawid Frydryk, muzyk, a pani organizatorka. Czy prosto jest w dzisiejszych czasach improwizować z jazzem na nietypowych instrumentach, tak jak pan? To moje instrumentarium jest dość typowe, bo trąbki to jest wyraz instrumentów klasycznych. Aczkolwiek jeśli chodzi o muzykę improwizowaną, scena w Polsce jest bardzo znikoma. Dlatego pomysł, jakim jest właśnie Art of Improvisation, ma na celu rozszerzyć, jakby dotrzeć do słuchacza, pokazać taką oblicze sceny takie i propagować niszową jednak dziedzinę sztuki w Polsce, jaką jest improwizacja jakakolwiek, szczególnie free jazzowa, bo to jest główne założenie naszego eventu. Niszowa, jak pan mówi, muzyka, a mimo to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowało się tym projektem. Jak państwo tego dokonali? Bo to podobno jest trudne. Napisaliśmy projekt wspólnie tak, razem. Wspólnie napisaliśmy wniosek, przygotowanie go zajęło nam parę dobrych tygodni. No niestety otarliśmy się o dotację i ostatecznie jej nie otrzymaliśmy, ale powalczyliśmy na własnym, kolokwialnie mówiąc, podwórku i otrzymaliśmy dotację od Instytucji Kultury 2016, która tym samym jest współorganizatorem tej imprezy. Robimy to wydarzenie pierwszy raz, mamy duże emocje, duże też oczekiwania. Faktycznie, wspaniałych gości przewidzianych. Przede wszystkim w tym budżecie, jaki zgromadziliśmy, udało nam się zaprosić główną jakby gwiazdę tego gatunku, jakim jest Free Improvisation, Free Impro. Jest to Aleksander von Schlieffenbach i jego trio.
są to muzycy, którzy, jeśli chodzi o ten gatunek, który tak naprawdę jest jakby europejskim free jazzem, główni przedstawiciele i można powiedzieć, że żyjąca historia, ojcowie tego gatunku. Także prawdziwe gwiazdy europejskiego formatu muzyki free jazzowej. Ale tak chcieliśmy jeszcze ogólnie porozmawiać o idei tego wydarzenia. Bo tak jak mówiłam, mamy apetyty oczywiście na większą skalę. Na pewno w przyszłym roku będziemy zbierać środki. Natomiast szukaliśmy takiej formuły, która byłaby inna od imprez stricte jazzowych, których we Wrocławiu już trochę się organizuje. Czym chcecie się Państwo wyróżnić w związku z tym? Dobór artystów. Dlatego, że w tym składzie Aleksander von Schlippenbach będzie w ogóle pierwszy raz w Polsce, a do tej pory, co jest w mojej wiadomości, był raz. Tylko w Bydgoszczy, w innym składzie. Nie było go więcej w Polsce. I to jest... Czyli będzie to spotkanie improwizowane, ale myślę, że improwizacja jazzowa to jednak improwizacja pod pewną kontrolą. Na czym to polega? Na umiejętnościach i wiedzy muzyka, który wykonuje improwizację. Czy można się tego nauczyć w akademii, na przykład tam, gdzie pan się uczył? Akademickich stricte struktur muzycznych, na których... muzyk, artysta bazuje w czasie improwizacji, tak, ale sam jakby dobór i moment, w którym się to dzieje, wyznacza właśnie już osobowość artysty i tworzy jego, że jest albo świetnym artystą, albo nie, mówię to prosto. Trzeba mieć charyzmę chyba. Tak, sądzę, że tak. No i niesamowity talent, bo chyba talent tutaj też jest głównym wyznacznikiem akurat uprawiania talent, tego gatunku muzyki. Umiejętności i czas, który się temu poświęca, czyli zdobyty jakby bagaż, który życie i czas koncertowania nanosi. Dla kogo przeznaczają Państwo to spotkanie, tę imprezę? Dla wszystkich osób, dla których... Muzyka jest ciągle żywą kreacją, bo trzeba o tym powiedzieć, że improwizacja no właściwie polega na tym, na spotkaniu z wybitnymi artystami, którzy komponują utwór w momencie, w rzeczywistym czasie jego wykonywania. Czy dokonają Państwo zapisu? Powstanie jakaś płyta? Będziemy rejestrować ten koncert. Owszem, natomiast czy się ukaże płyta, to jest właściwie wszystko w planach. Od czego to zależy, żeby wydać płytę? Na pewno od funduszy, od uzyskania wszelkich pozwoleń z artystami, ale myślę też, że głównie od funduszy, na które też musimy zgromadzić odpowiednie środki, co nie jest łatwe. Zamiast wersji festiwalu, która była początkowo planowana, na razie mamy meeting, czyli jednodniowe spotkania właśnie z muzyką free improwizowaną. I technicznie, jak to będzie wyglądało? Kilka razy zdarzyło mi się w życiu być na przykład na Jazz Jamboree i potem odbywają się jam session, gdzie jest element improwizacji i to potrafi trwać i trwać. Muzycy czują się coraz mniej ograniczeni czasem. U Państwa będzie podobnie? Tak, jest przewidziane, tylko że w drugi dzień już nie w ten dzień koncertowy, tylko w drugi dzień jest specjalny dzień przewidziany na jam session, który będzie trwał zapewne tyle, ile będzie siły i werwy i ochoty wśród muzyków, którzy będą chcieli wziąć w nim udział. Oczywiście to muzycy, którzy występowali na festiwalu, plus profesjonalni muzycy, którzy zajmują się tą dziedziną muzyki z Wrocławia, z Polski. Zapraszamy. Przypomnę, że do Centrum Kultury Agora zapraszamy na 3 czerwca. Na którą godzinę? Na 20. A zatem do zobaczenia w Agorze, tym razem przy improwizacji jazzowej. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.